Dzień dobry. Witam wszystkie ryby na moim kanale i zapraszam do czytania o tematyce finanse, praca, kariera na listopad. Czytanie to jest wynikiem Waszych komentarzy i próśb z tym związanych, że dawno nie było takiego rozkładu. Racja całkowita, więc rozkładamy. Zapraszam również do czytań na rok 2019 oraz do czytań ogólnych na listopad. Oba filmy dla Was dostępne są ułożone w playliście na moim kanale. Dobrze, ryby, zaczynamy. To, co pierwsze przychodzi mi na myśl, jak zobaczyłam te karty, to jest energia, która sugerowałaby, że w Was jest potrzeba do rozpoczęcia czegoś nowego w mojej ocenie, co jest bardziej zbieżne z Wami, co jest bardziej spójne z tym, kim jesteście, czego pragniecie, z Waszym hobby, z Waszą pasją, chcecie działać tu i teraz. I macie nieodpartą potrzebę zaangażowania się w coś, ale tak nie po łebkach i nie na pół gwizdka, tylko po prostu chciałybyście może, żeby to, co będziecie robić zawodowo, sprawiało Wam po prostu satysfakcję. Wizualizujecie, planujecie swoje działania, zanim przystąpicie do akcji. Wizualizujecie, planujecie sobie swoje przedsięwzięcia, zanim zechcecie rzucić się w coś. Tak jakbyście sobie wcześniej planowały to, rozpisując nawet, tak? Patrzycie długofalowo i bardzo globalnie na pewne rzeczy. Są to nowe pomysły, nowe inspiracje, nowe perspektywy. Macie ogromną ilość energii i jakiś przebłysk geniuszu, który pozwoli Wam realizować swoje ambicje. W energii tej karty muszę tylko powiedzieć, że czasami objawiają się pewnego rodzaju sukcesy, osiągnięcia, które realizujemy w sposób nie do końca uczciwy, więc czasami poprzez cudzą stratę albo jakieś nieszczęście, więc chciałam o tym po prostu powiedzieć, żebyście zwróciły na to uwagę, żeby w tym pędzie po swoje nie zrobić jakiegoś zamieszania niepotrzebnego dookoła siebie, żeby nadal patrzeć na sprawy z szerokiej perspektywy, bo tutaj tę perspektywę właśnie możecie zatracić, co spowoduje pewnego rodzaju uszczerbek, tak bym to nazwała. Natomiast patrząc optymistycznie na energię tych kart, to po tej wizualizacji, po tym zaplanowaniu, tutaj mamy rozwój, to bardzo dynamiczny rozwój. Wykorzystacie jakąś sprzyjającą koniunkturę, tak? Być może będzie to jakiś nowy kierunek, praca związana z show biznesem, z kinem, z teatrem, z muzyką, z czymś, co jest szeroko nazwaną popkulturą. Może to być dosyć nagły i nieoczekiwany dla Was zwrot zdarzeń. Natomiast później trzeba będzie już go troszeczkę wystabilizować, mam wrażenie, i to pokazały karty. Należy później zwrócić uwagę i kierować się w tej pracy właśnie własną mądrością, nabytą w czasie dotychczas pozyskiwanych doświadczeń, wielką roztropnością, wielką rozwagą, patrzeć długofalowo na wszystkie rzeczy, których się podejmujecie. Może awans, może dzięki właśnie tym doświadczeniom własnym i ogromnej wiedzy, którą macie w tej dziedzinie show biznesowej na przykład, dostaniecie jakiś awans, zostaniecie uznane. Będziecie bardzo pracowite, to jest karta panny, ale to wynika z tego, że po prostu Wy chcecie to robić i to Wam sprawia frajdę i to jakby z tego wynika ta pracowitość, tak jakbyście nie czuły, że jesteście w pracy. Zwróćcie też uwagę na takie bezpieczeństwo w tym rozwoju i może zwrócicie na to uwagę. Po tym, jak tutaj niechcący
stanie się coś, co spowoduje, że swoim działaniem możecie wprowadzić pewnego rodzaju destabilizację, zamieszanie, może nawet szkodę, to później zaczniecie zwracać uwagę właśnie na bezpieczeństwo w tej współpracy, w pracy, w rozwoju własnej firmy, żeby to było komfortowe dla wszystkich. I dodatkowo jeszcze chciałabym zaznaczyć ostatnią kartę, która też jest ostatnią kartą Wielkich Arkan. Jest to energia karty świat. Energia karty świat mówi, podkreśla ponownie mądrość, wiedzę, uwolnienie się od dotychczasowych trosk, może uwalniacie się od tej sytuacji tutaj. Osiągacie cel, który sobie wyznaczyłyście na początku miesiąca. Zaspokajacie swoje ambicje. Osiągacie jakiś sukces, który idzie w świat i przynosi wam korzyść, przynosi wam uznanie. Może zaczynacie współpracować na arenie międzynarodowej z kimś, może to będzie ważne dla was. To jest też energia tutaj, która mi się pojawia, takiej kreatywności, innowacyjności, nowoczesności. Czeka was wzrost dochodów w moim odczuciu. Jeśli chcecie zmienić pracę, to jest taka szansa na tą związaną z szeroko pojętym show biznesem, tak mi się tutaj pojawia, ale pamiętajcie też, że w obecnej, po zmianie pewnych rzeczy, po zmianie perspektywy, po wykorzystaniu bardziej swojej mądrości i doświadczenia, które już nabyłyście, też możliwa jest zmiana sytuacji na lepsze. Więc fajnie. Powiem tak, że to, co to, co może być trudne dla was, bo raczej jesteście, no w ogóle ja mam wrażenie, że otaczają mnie dobrze ludzie i tak chcę w to wierzyć, że nie robicie umyślnie nikomu krzywdy. Raczej bym powiedziała, że wykorzystacie jakąś sytuację, jakąś sprzyjającą okoliczność, że wskoczycie w coś, bo po prostu. To będzie dla was pewnego rodzaju łut szczęścia i taka właśnie sprzyjająca okoliczność, tylko żeby nie kosztem innych. Dobra, i przesłanie dla was. Albo jeśli już kosztem innych, no to wiecie, dowiedzcie się, dlaczego tak jest, tak? Okej, okay. No i świetnie. Potrafię niekorzystne zamienić w korzystne. I wydaje mi się, żeby dokonywać takich zmian, będzie ważne wasze doświadczenie zawodowe, wasze podejście do materii, wasze otwarte nastawienie na nowe rzeczy, wasze wizualizacje, to ile serca i zaangażowania w to wszystko wkładacie, żeby to uruchomić, tak? Więc macie możliwość brania nowej energii do siebie, starajcie się tylko otwierać głowę, otwierać wyobraźnię, tworzyć najbardziej, można powiedzieć, szalone pomysły, kreować najbardziej szalone scenariusze, żeby pokazywać innym, jak bardzo jesteście kreatywne, jak wiele inni również mogą czerpać od was, tak? Jak wiele mogą się od was nauczyć. Macie w sobie tą mądrość. Wszystkiego dobrego, drogie ryby, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.